Bernie Dymet. Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi. Wydawca Fundacja Głos Ewangelii. Czyta Henryk Dedo. Parę słów od Berniego Dymeta. Wszyscy zmagamy się z trudnymi relacjami. Im skuteczniej sobie z nimi radzimy, tym bardziej cieszymy się życiem. Kiedy po raz pierwszy nadaliśmy audycję Radzenie sobie z trudnymi ludźmi, a było to już jakiś czas temu, nasz telefon nie przestawał dzwonić. Pewna kobieta, która się do nas dodzwoniła, spytała: Jak szybko możecie mi wysłać płyty CD z tymi audycjami? Potrzebuję ich teraz. Po ponad dekadzie nagrywania programów radiowych, tysięcy różnych odcinków, których słuchały co tydzień miliony ludzi w ponad 160 krajach, radzenie sobie z trudnymi ludźmi wciąż pozostaje jedną z najbardziej popularnych audycji, jakie kiedykolwiek nadaliśmy. Kiedy usiadłem, żeby rozpocząć zbieranie informacji i pisanie tych audycji, nie miałem zielonego pojęcia, jaki wpływ będą miały na życie ludzi. Jednak tak naprawdę nie powinienem wcale się dziwić, ponieważ wszyscy znamy trudne osoby, które odbierają nam radość z życia, czyż nie? Celem tej książki jest wyposażenie nas w skuteczne strategie, dzięki którym będziemy mogli poprawić nawet najtrudniejsze relacje. Napisałem tę książkę z chrześcijańskiego punktu widzenia, ponieważ jestem tym, kim jestem. Ale, i to jest naprawdę ważne, nie chcę nikogo na siłę zmuszać do wiary w cokolwiek. Niezależnie od przekonań, te strategie działają. Oby były błogosławieństwem, kiedy będziemy je stosowali w naszych najtrudniejszych relacjach. Jak odnieść największy pożytek z tej książki? Każda z tych sześciu niezawodnych strategii mających na celu poprawę naszych najtrudniejszych relacji została przedstawiona w odrębnych rozdziałach. Poniżej wyjaśniam, w jaki sposób możesz odnieść maksymalny pożytek z każdego rozdziału. W końcu po to czytamy taką książkę, prawda? Mądrość, która działa. Nie jestem psychologiem, ale uważnie obserwuję to, jak ludzie się zachowują. Podczas mojej kariery doradcy informatycznego spędziłem wiele lat pomagając moim klientom rozwiązywać problemy. Jestem też gotów, żeby stosować Bożą mądrość w moim życiu. Zatem, w miarę jak będę przedstawiał każdą z tych sześciu strategii, będę się z Wami dzielił praktyczną mądrością. Taką, która działa. Poznając każdą ze strategii, odkryjecie mądrość, która nie tylko brzmi przekonująco, ale jest także prosta i głęboka. I to nie dlatego, że ja jestem taki bystry, ale ponieważ jest to mądrość Boża pochodząca z Jego słowa. Studium przypadku. Nic tak nie przekonuje jak opowieści wzięte z życia, czyż nie? Jest tak, ponieważ prawdziwe historie w łatwy sposób pomagają nam przyswoić prawdy tak, że stają się częścią nas samych. Wówczas zaczynamy stosować je w życiu. Każde studium przypadku daje możliwość odniesienia danej strategii do naszych trudnych relacji. Wasze zadanie. Mam nadzieję, że nie planujecie przeczytać tej książki tylko dla rozrywki albo dla zdobycia informacji. Chciałbym raczej, żebyście naprawdę pragnęli lepszego życia, w którym będziecie skuteczniej radzić sobie z trudnymi ludźmi. Jeśli tak jest, to zdajcie sobie sprawę, że nie chodzi tutaj tylko o teorię, ale o to, by uczyć się, a zdobytą wiedzę stosować w praktyce. Będę zatem dawał Wam zadania do wykonania, by sprawić, by teoria stała się praktyką w przypadku każdej z tych sześciu strategii. Zanim zaczniecie, jest coś, co powinniście wiedzieć. Droga radzenia sobie z trudnymi ludźmi nie będzie łatwa. To nie są puste słowa. Mówię to w oparciu o własne doświadczenie i z dużym przekonaniem. Dlaczego to nie będzie łatwe? Ponieważ trudne relacje są niczym bankructwo. Rachunek bankowy w waszej relacji ma saldo ujemne w rejestrach obu stron. Zatem, w miarę jak będziemy podążali tą drogą, różnego rodzaju emocje będą powracały i zalewały zarówno was, jak i drugą osobę, tę trudną. Poczucie porażki, ból, strach, uraza, gniew, prawdopodobnie bezradność. Nie, to nie będzie łatwe. Chcę, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, ale powinniście wiedzieć coś jeszcze. Kiedy wkraczacie na nieznany obszar i podejmujecie w dobrej wierze próbę zakończenia wrogości oraz nastawiacie swoje serce na uzdrowienie i pojednanie, nie możecie przewidzieć, jakie będą tego skutki. Ale jako ktoś, kto wstępował na tę drogę z różnymi rezultatami, mogę Was zapewnić o jednym. Chociaż nie ma pewności, że relacja zostanie odnowiona, będziecie lepszymi ludźmi, ponieważ podejmujecie próbę dokonania tego. To jest coś, czego nigdy nie będziecie żałować.